Suwalscy radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie utworzenia w mieście Centrum Usług Wspólnych, które zajmie się finansami, kadrami i sprawami prawnymi szkół i przedszkoli. Uchwała zakłada, że zamiast księgowych w poszczególnych placówkach oświatowych nad finansami szkół i przedszkoli będzie czuwać grupa osób urzędująca na ostatnim piętrze budynku przy ulicy Noniewicza 83. Prace, które wykonuje teraz 55 osób, mają wykonywać 34 osoby. Samorząd liczy, że dzięki temu wzrośnie jakość wykonywanych usług, a nowa instytucja odciąży w obowiązkach dyrektorów. Miasto wzoruje się na pomyśle wdrożonym już w Lubinie. Głosowanie w tej sprawie poprzedziła długa dyskusja. Mariola Karpińska z klubu PiS zwróciła uwagę, że radni opozycji nie uczestniczyli przy pracach nad pomysłem, a samej inicjatywie towarzyszy wiele niewiadomych. Jest zbyt wiele takich niewiadomych, które stawiają zagrożenie dyrektorom szkół. I panie prezydencie, przy całym szacunku do pana, ja nie wątpię, że żaden dyrektor nie odważył się panu powiedzieć, że wszystko jest, że cokolwiek może być źle, bo ja też bym panu nie powiedziała, gdybym była pana dyrektorem podległym. Także przy całym szacunku, jest pan pracodawcą, to jest normalne zjawisko. Natomiast my jako radni opozycyjni zwracamy się z taką uprzejmą prośbą, żeby pewne rzeczy przeanalizować dokładnie. Jest za duże zagrożenie dla dyrektorów i za duża odpowiedzialność, bo w efekcie końcowym odpowie za to dyrektor. Za finanse firmy zawsze odpowiada dyrektor, proszę państwa, kierownik jednostki organizacyjnej. Dokładnie państwo jako prezesi, dyrektorzy o tym wiecie. Marek Zborowski-Wejchman z klubu Łączą nas Suwałki jako były dyrektor przedstawił szereg plusów działania takiego centrum. Księgowe w szkołach chorują, w CUW-ie będą miały zmienników, wyliczał. Dyrektor ma od tej pory spokojne sumienie. Może spać spokojnie, bo wie, że księgowa nie zrobi błędu. Nawet jak zrobi błąd, to nie jego księgowa i nie jego bieda. Jak księgowa jest bezpośrednim pracownikiem szkoły, to niestety cała wina spływa na dyrektora szkoły. Co więcej, jest tak, że księgowe chorują. Nie ma takiego wyjścia, żeby była przez całe 12 miesięcy główna księgowa w szkole. Często jest na urlopie jakimś, bo też jej przysługuje urlop. Często zastępuje ją referent, bądź doskakuje księgowa ze zwolnienia czy z urlopu po to, żeby zrobić to, co musi być zrobione. Tak to wygląda w szkołach, w praktyce. Teraz dzięki CUW-owi ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Natomiast Sławomir Sieczkowski z klubu Mieszkańcy Suwałk pytał o kandydatów na szefa CUW-u. W odpowiedzi usłyszał, że kandydatów jeszcze nie ma. W związku z pana wypowiedziami odnośnie tego, że nie ma tutaj nic do ukrycia i że najważniejszy jest ten czynnik ludzki, bo od niego zależy, czy to będzie funkcjonowało. To krótkie pytanie, czy już znane są kandydatury na stanowisko pełnomocnika i dyrektora centrum, czy takie osoby są w sferze, że tak powiem, marzeń, jak mówi pani zastępca, panie prezydenta. Dziękuję. W rezultacie za utworzeniem centrum było 14 rajców przeciwko 6 z klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, a dwoje rajców z klubu Mieszkańcy Suwałk wstrzymało się od głosu. CUW ma zacząć działać od stycznia przyszłego roku.